Słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat tego, na jakie cechy warto zwrócić uwagę przy wyborze swojego drona. I nagrywam to po to, żebyśmy nie dali się też zmanipulować wspólnie marketingowym zabiegom, które są prowadzone. Zwróćcie uwagę na może na około 10 cech, które stanowią o jakości, wpływają na pewno mega na jakość waszego drona. No dobra, zastanawiałem się nad tym, jaka cecha byłaby tutaj najważniejsza i wybrałem jako cechę numer jeden, która jest kluczowa, możliwość przełączenia w tryb FCC. Jednak jeżeli latamy w mieście i mamy częstotliwości według CE, wielokrotnie zdarza się tak na przykład w Mavicu Air, że niestety tracimy zasięg po kilkudziesięciu metrach. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Mavic Air ma na szczęście możliwość przełączenia w tryb FCC. A dzięki temu ten sygnał jest dużo lepszy i dużo silniejszy. Latając dronem trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, przede wszystkim obstacle avoidance, ale to czego nie widać, tak jak w Mavicu Air, to jest przede wszystkim podwójne IMU i podwójny kompas. Tego nie widać, to nie waży, ale to jest cholernie ważne. Kluczowa cecha numer dwa według mnie to możliwość ręcznego ustawienia ekspozycji w trybach wideo, ale także wyboru profilu kolorystycznego i stylu, czyli kontrast, nasycenie kolorami i ostrość. To jest cecha według mnie numer dwa, która jest bardzo istotna i na którą trzeba zwrócić uwagę przy wyborze małego drona. Cecha numer 3, jaką wybrałem, to możliwość poprawy zakresu dynamicznego poprzez zastosowanie ujęć w HDR albo w ALB na przykład. Wykonujemy więcej ujęć przy różnej ekspozycji, dzięki temu jesteśmy w stanie wydobyć detale zarówno z prześwietleń, jak i z cieni. Kolejna cecha, jaką wybrałem, to możliwość wykonywania fotografii w formacie RAW. To jest tak trochę jak z górą lodową. JPG to jest to, co widać nad powierzchnią wody, natomiast to, co jest w głębi, to, co jest niewidoczne, a jednocześnie jest bardzo ważne, to właśnie ten format RAW. Kolejną sprawą, o której nie wspomniałem, jest bitrate. Mavic Air ma bitrate 100 megabitów na sekundę. To fantastyczny zakres informacji, natomiast jeżeli chodzi o Mavica Mini, ma tylko 40. No i wbudowana pamięć. Jak widać, tutaj mamy 8 GB pamięci i dzięki temu, że na przykład ta karta, którą mam w środku, nie chce działać, mogę przerzucić zapisywanie na wewnętrzną wbudowaną pamięć. Nie wspomniałem jeszcze o jednej cesze, która jest istotna, a mianowicie o możliwościach, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną w trybie sportowym, 70 na godzinę. Prawdziwa rakieta, 68 dokładnie. Kolejną fantastyczną sprawą są panoramy. Możliwość wykonywania zdjęć panoramicznych, genialna sprawa, szczególnie jeżeli chcemy pokazać coś więcej na jednym ujęciu. Mavic Air ma do dyspozycji panoramę o rozdzielczości 32 megapiksele. No i kolejna sprawa, o której też powinniśmy pamiętać, to jest rozdzielczość i klatkaż. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, tutaj mamy do dyspozycji 4K, ale mamy też w 2.7K 60 klatek na sekundę, czyli możemy ten obrazek zwolnić. Natomiast dla Full HD, czyli dla 1080p, mamy nawet slow motion już z prawdziwego zdarzenia, czyli 120 klatek na sekundę. No i to, co jest też bardzo ważne, to możliwość zaprogramowania klawiszy funkcyjnych w kontrolerze. W Mavicu Air mamy dwa klawisze, które możemy przyporządkować
do poszczególnych funkcji i mocno ułatwiają nam życie, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy potrzebujemy coś zrobić szybko. Ale druga sprawa to inteligentne tryby lotu i tak jak Mavic Air ma na przykład tryb Tapfly, nie za bardzo doceniany przez operatorów, ale Tapfly ma niesamowite znaczenie. Jeżeli wykorzystasz Tapfly Free, możesz obrócić dziób drona w dowolną stronę, a on i tak poleci w tym kierunku, w którym chcesz. Druga sprawa, możesz robić fantastyczne hyperlapsy w trybie Tapfly. Wystarczy, że drona skierujesz do przodu albo w trybie reverse i w tym momencie przestawisz tryb fotograficzny na timed, czyli na timelapsy. No i rewelacja, słuchajcie, jeżeli chodzi o inne cechy, a mianowicie tryby inteligentne, asteroid, boomerang jako quick shots, ale też mamy do dyspozycji point of interest. Ale najlepsze jest, słuchajcie, to, że właściwie w tym segmencie małych dronów, zarówno dla Mavica Mini, jak i dla Mavica Air, nie ma właściwie konkurencji na tym poziomie. Latałem trochę małymi dronami przeróżnymi w tym segmencie mini i muszę powiedzieć, że jest naprawdę masakra. Głównie jeżeli chodzi o jakość lotu, o precyzję zawisu, precyzję samego lotu, bezpieczeństwo, ale też jeżeli chodzi o jakość kamery. I tutaj, no nie czarujmy się, pewnie długo nie będzie konkurencji na odpowiednim poziomie. Także myślę, że to są te cechy, które warto wziąć pod uwagę w przypadku zakupu nowego drona i warto przemyśleć je przed wyborem Mavica Mini. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dzięki za oglądanie tego vlogu jesiennego. Dzisiaj już mamy listopad, jest chłodnawo, ale jest też bardzo przyjemnie pod tym względem, że nie pada i nie wieje. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.